Cześć, Grzesiek Klesz, Fotelik Info. Mój strój jest dzisiaj sportowy. Nagrywaliśmy filmiki na wesoło. Natomiast temat, który chcę poruszyć, jest mniej żartobliwy. Piotr Wawrzynciak, nasz technik Fotelik Info z Krakowa, przeprowadził patrol pod warszawskimi szkołami. To, co zobaczyliśmy, to naprawdę kompletny brak zrozumienia, jak ważne jest to, aby prawidłowo przebiegał pas po dziecku, czyli nie po brzuchu, pod pachą, a prawidłowo przez środek barku i przez środek mostka, tak aby nie zrobił krzywdy. Jeżeli podczas zderzenia pas będzie przeprowadzony po jakimkolwiek dziecku, tak jak u tej dziewczynki, to możemy zaobserwować, co się dzieje podczas testu zderzeniowego z manekinem. Manekin uderza głową o kolana lub siedzisko. Od razu mamy uszkodzenia odcinka szyjnego, obrażenia głowy. Miażdżone są narządy wewnętrzne. No, obrażeń jest mnóstwo. Dlatego, drodzy rodzice, zapraszamy Was do naszych punktów w całej Polsce. Warszawa, Chorzów, Kraków, Wrocław. Przyjedźcie. Sprawdźcie, czy Wasze dzieci jeżdżą bezpiecznie.